Cześć, witajcie. Ja jestem Dariusz, a to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli. Zaczynamy kolejny materiał i w tym filmie chciałbym podzielić się pewną refleksją, spostrzeżeniami, które pojawiły się po jednej z rozmów z pewną kobietą na konsultacjach. No, wiedzieć musicie, że ja często rozmawiam z ludźmi. W zasadzie to jest niemalże to, czym się zajmuję. Prowadzę nie tylko regresje, podczas których i tak oczywiście najpierw przed i po sesji rozmawiam z kimś, żeby lepiej poznać tego człowieka, zrozumieć kontekst jego życia. Zawsze interesuje mnie czyjaś droga, jak wstąpił na tą ścieżkę związaną z rozwojem świadomości i tak dalej. Prowadzę też typowo konsultacje, jak i często piszecie do mnie maile, więc ogólnie wiele różnych refleksji i ludzkich historii, często trudnych, często pięknych, często kosmicznych, do mnie trafia. Zwłaszcza upodobałem sobie oczywiście tematy Gwiezdnych Nasion, bo mój kanał to jest ogólnie Centrum Wsparcia dla Gwiezdnych Nasion i będę to dalej kontynuował w przyszłości, ale ten materiał, konkretnie ten filmik, który teraz oglądacie, on nie tyle jest kosmiczny, co bardziej taki życiowo refleksyjny. Mianowicie podczas konsultacji kobieta podzieliła się ze mną takim spostrzeżeniem. W ogóle żałuję, że nie nagrywam konsultacji, bo regresje mam nagrane i potem mogę publikować jakieś fajne fragmenty, coś ciekawego, a konsultacji nie nagrywam, a często te rozmowy wychodzą naprawdę super i to też była super rozmowa. Nie mam nagrania, mogę tylko właśnie przywołać refleksję. I między innymi rozmawialiśmy o tym, że nie czujemy czasem smutku po odejściu, po śmierci kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, że mogą niektórzy ludzie nawet mieć taki... To nie tylko w tym przypadku było, ja to kilkukrotnie słyszałem, że czuje człowiek do siebie taki dysonans, że czemu ja się tym nie przejmuję? Czemu ja nie czuję cierpienia, skoro ktoś teoretycznie bliski, ojciec, matka, siostra, ktoś bliski umarł, ktoś z kimś się, powiedzmy, niekoniecznie, że nie było kontaktu albo źle się żyło, z kimś nawet okej się żyło, ktoś bliski nie żyje, a my tak trochę jakby nas to, nie wiem, nie ruszało, nie obchodziło. I to się zdarza. To się zdarza i powoduje takie odczucie, że co ze mną jest nie tak, że śmierć tego człowieka mnie nie rusza, przecież jest mi bliski. Czemu nie jest mi smutno? Czemu nie pojawia się jakaś rozpacz? Czy to znaczy, że jestem kimś nieczułym, że jestem jakimś strasznym, złym człowiekiem? Oczywiście, że nie. Nic podobnego. Po prostu jest to szerszy kontekst zrozumienia. To nie jest brak uczuć. To jest właśnie zrozumienie. To jest weryfikacja naszego poziomu świadomości. Tak ogólnie mówiąc. Ponieważ w tym punkcie naszego pojmowania zdajemy sobie sprawę, że ta śmierć, nie chcę powiedzieć, że nic nie znaczy, ale w tym szerokim ujęciu niczego nie zmienia. To nie jest tragedia. Nasze istnienie nie kończy się śmiercią ciała fizycznego. W ogóle ta fizyczność i dramat wynikający ze śmierci kogoś to jest takie spotęgowane, kiedy ograniczamy nasze rozumowanie do gry zwanej Ziemia. Kiedy jesteśmy tutaj, w tym ziemskim matriksie, kiedy jesteśmy odcięci od wspomnień inkarnacyjnych, od bezpośredniego połączenia z wyższymi takimi gęstościami, gdzie to mamy bezpośredni wgląd, że jest coś więcej, jest coś dalej. Wielu ludzi żyje w przekonaniu, że jest tylko jedno życie, nie wiem, nie ma reinkarnacji, odrzucają to, wierzą, że po śmierci trafiają do jakiegoś, powiedzmy, raju, ale na ziemi, ziemię zostawiają. Ewentualnie ktoś może jest całkowicie tak
unaukowiony, że nie wierzy absolutnie w nic, śmierć, koniec. I to jest takie dość fatalistyczne podejście, że śmierć, koniec, czarno, nic, ewentualnie kiedy ktoś odchodzi z naszego życia, no to koniec. Już nie wróci, już nie wróci, koniec, coś się po prostu zakończyło definitywnie. I ciężko o tym mówić, bo na jednym poziomie jest to prawda, ale mnie przyznam szczerze, też śmierci nawet ludzi bliskich, oczywiście wolałbym, żeby żyli niż nie żyli, ale jednocześnie to nie jest tak, że spowodowało to we mnie jakiś smutek czy rozpacz, nawet jeżeli to był ktoś bardzo bliski. To jest takie... Okej, szkoda. Szkoda, ale rozumiem, że to niczego nie zmienia w tym ujęciu, że ja dalej jestem i tak w połączeniu z energią tych ludzi, kiedy zechcę. Ponieważ z tego szerszego kontekstu, z szerszego ujęcia nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze możemy się połączyć. Nasze światy nie są oddzielone i dramat życia ziemskiego i utraty kogoś jest tym mocniejszy, im bardziej gramy w grę, im bardziej jesteśmy Matrixowi. Można to porównać do pójścia na film w kinie na przykład. Film, który jest dramatyczny, który pokazuje różne jakieś tam rozstania ludzi, śmierci, w ogóle jest jakiś kataklizm, oni ledwo co ocaleli. I tak, film może nas angażować, możemy czuć empatię względem bohaterów, możemy się, no właśnie, jest nam ich szkoda, życzymy im dobrze. Jeżeli zakończenie jest złe, to mamy takie poczucie, że no szkoda, czasami jest słodko-gorzkie i zostawia nas z jakimś uczuciem wzruszenia, ale ogólnie nie rujnuje nam to życia. Można się popłakać na filmie w kinie, ale raczej nie będziemy o tym rozpamiętywać przez kolejne miesiące i szlochać w kącie w ciemności. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że to tylko film. To tylko zaplanowany zestaw doświadczeń, zaprojektowany, aktorzy to odgrywali, a my tego doświadczamy. Wiemy, że od początku do końca jest to udawane, a my jesteśmy tylko obserwatorem. W życiu nie jesteśmy tylko obserwatorem, jesteśmy również uczestnikiem, a do tego nie zdajemy sobie sprawy z faktu, czy najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że to, co doświadczamy, to również jest film. To również jest zaprojektowane doświadczenie. A przez kogo zaprojektowane? Przez nas. Przez nas wszystkich. Głównie przez ciebie samego. Oczywiście są różne takie sploty, nie wchodźmy w to, nie komplikujmy rzeczy, które i tak są już same w sobie złożone, ale ogólnie my doświadczamy iluzji, doświadczamy pewnego filmu, a dlaczego go doświadczamy? Doświadczamy dla doświadczenia. To jest bardzo proste. Po to idziemy na film do kina, żeby go doświadczyć, żeby w nas coś wzbudził. Coś wzbudził, czyli wywołał w nas jakąś reakcję. Reakcja, czyli jest jakieś doświadczenie. Czegoś doświadczyłem. O to samo wchodzi w życiu. Pojawia się reakcja, która powoduje nasze zrozumienie, zastanowienie się nad pewnym tematem, być może przewartościowanie czegoś, ale innymi słowy, doświadczamy dla doświadczenia. Były o tym nagrania, nie będę teraz tego bardziej rozwijał. Ale o to chodzi, że życie w tym ujęciu nie różni się niczym od filmu w kinie. Znaczy intensywnością oraz faktem, że idąc do kina wiemy, że to tylko film, a w życiu niekoniecznie wiemy, że to iluzja. Albo inaczej, wielu z nas w tych klimatach alternatywnych wie, że życie to iluzja. Wie, że jesteśmy w Matrixie. Wiemy, że gramy w grę. Tylko taka śmierć kogoś bliskiego, jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, weryfikacją. Nasza reakcja na to wszystko zdradza nam poziom doświadczenia w rozumieniu tej iluzji. My możemy wiedzieć, że to jest iluzja, ale i tak się angażujemy emocjonalnie. Natomiast, jeżeli dzieją się takie wydarzenia właśnie jak śmierć kogoś bliskiego, a my czujemy się z tym niemal obojętnie, jakby nic się nie stało,
to nie świadczy o znieczulicy, że coś z nami jest nie tak i jest to powodem do wchodzenia w poczucie winy. To tylko głupie matrixowe programy, że musisz tak reagować, bo oni, ta negatywna strona, by właśnie tego chcieli. Ale jeżeli ty nie czujesz dramatu, ponieważ ktoś w rzeczywistości odszedł czy coś takiego, to znaczy, że super. Znaczy, że nabierasz dystansu do tej gry. Tak jak nabieramy dystansu do filmu w kinie, tak nabieramy dystansu do życia. Nie ma co brać życia na serio, bo życie nie jest na serio. Na dobrą sprawę, wszystko jest energetyczną przestrzenią. W zasadzie jak tak dzielimy świat na to jest świat jakiś materialny, fizyczny, tutaj mamy świat eteryczny, astralny, energetyczny. To są sztuczne granice, które my jako ludzie wytyczamy. Wszystko jest energią. Wszystko jest bardziej astralne, tylko w obrębie tego astralu jest zestaw doświadczeń, który nazywamy fizycznością, ale taka rzeczywistość snu czy medytacji, kiedy takie różne obrazy, rzeczy się przeplatają, miejsca zmieniają, wiecie o co chodzi, to ten sen, ogólnie rzeczywistość snu jest dużo bliższa tego, co możemy nazwać tą niby prawdą, niż ten świat fizyczny, którego doświadczamy tutaj. Tak na dobrą sprawę, ten świat fizyczny, to on właśnie jest czymś nietypowym. To on jest iluzją, więc my, nabierając dystansu do wydarzeń w naszym życiu, kiedy nie wzbudza to w nas emocji, my wychodzimy poza schemat, nie reagujemy impulsywnie. To jest taki poziom zwierzęcy, akcja-reakcja. Jeżeli coś się dzieje, to my od razu, nie wiem, ktoś coś powie agresywnie, ktoś nas skrytykuje, a my od razu, no chyba ty! I od razu reagujemy. No tak, mamy emocje, może się pojawić taka reakcja. Ale jeżeli tak nie reagujemy, jeżeli ktoś umiera, a my jesteśmy z tym, no okej, no stało się, trudno, szkoda, ale żyjemy dalej. To znaczy po prostu, że wychodzimy poza schemat, nabieramy do tego dystansu, odsuwamy się, rozumiemy, że to wszystko istnieje jako zestaw doświadczeń, który ma dać nam określoną pulę wrażeń i tak dalej. Więc to jest dla nas informacja zwrotna, bardzo pozytywna, ponieważ świadcząca o naszym, można powiedzieć, rozwoju, o naszym odsunięciu się od doświadczenia iluzji. Wiele jakichś kierunków rozwoju duchowego mówi o odrzuceniu emocji albo o wyciszeniu emocji, że poddawanie się emocjom to jakiś rodzaj słabości. Taki, wiecie, taki mnich, który będzie mówił, ty wyzbądź się emocji i tak dalej. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Absolutnie uważam, że emocje są tym, co czyni nas tymi, którymi jesteśmy, przynajmniej na tej warstwie. I emocje pięknie pomagają w kreacji. Mogą też przeszkadzać, jeżeli nad nimi nie panujemy. Ale to, o czym mówiłem, to nie jest wyzbywanie się emocji. Nie chciałbym, aby ktoś mnie źle zrozumiał. Ja nie mówię o wyciszaniu emocji. Ja mówię o tym, że one się po prostu nie pojawiają, ponieważ dana sytuacja, ten bodziec, nie powoduje ich eskalacji. Jeżeli emocje się pojawiają, pozwólmy im wybrzmieć. Tylko głupie jest, jeżeli emocja się pojawia, a my ją zagłuszamy, wyciszamy. To nie jest rozwój. Rozwój w tej sytuacji, o której tutaj rozmawiamy, to jest wtedy, kiedy dzieje się pewna rzecz, a my po prostu mamy taki dystans, ten poziom obserwatora, ten szerszy kontekst poza tym schematem, tym układem, że nie robi to na nas takiego wrażenia. Czyli ta emocja się nie pojawia, ponieważ patrzymy szerzej, a im szerzej patrzymy z większej odległości, tym ta dana rzecz jest mniejsza. Istoty pozaziemskie, które na przykład żyją 4,5 tysiąca lat w jednej inkarnacji, a do tego po przejściu do kolejnego wcielenia na przykład zachowują jeszcze pamięć, dokładną pamięć swojego poprzedniego i mogą kontynuować kolejne życie tam, gdzie w sumie zakończyli poprzednie z tym samym bagażem wiedzy, no to dla nich taka śmierć człowieka na Ziemi, który żyje powiedzmy 80 lat, to nie jest tragedia.
To jest takie, ojeju, no czym ty się przejmujesz? Mając taką perspektywę tak długiego życia i wiedzę o tym, że i tak wrócę, i tak będę wszystko pamiętał i kontynuuję, to dla nich nie jest nic wielkiego. Jest wielkie dla nas, ponieważ oni mają szerszy kontekst, my mamy troszeczkę węższy, ponieważ my jesteśmy w grze. Ale ponad tymi istotami kosmicznymi oczywiście jest ogólnie po prostu wszechświadomość, która nie jest jakąś rasą. Ona nawet obejmuje wręcz wszystko. Więc z tej absolutnie szerokiej świadomości, gdzie nie ma osobnych bytów, bo wszystko to tylko doświadczanie siebie samego. Jakbym miał tutaj pacynkę na jednej ręce, pacynkę na drugiej i mam jeszcze wiele innych rąk i na każdej ręce mam tą pacynkę, więc każdy z nas to taka pacynka na jednej z rąk samego źródła tej nieskończoności. Wchodzimy w interakcję pozornie z kimś, ale tak naprawdę dogadujemy się z samymi sobą. Doświadczamy samych siebie w różnych formach, z różnych punktów widzenia. Więc patrząc z tak szerokiego ujęcia, no to tym bardziej rozumiemy, że przejmowanie się niektórymi ziemskimi sprawami, nawet jeżeli z takiego logicznego punktu widzenia wydają się trudne czy straszne, to jednak właśnie im szerszy kontekst, tym mniej to wszystko znaczy. Nie mówię, że nic nie znaczy, ponieważ to my wybieramy, co ma dla nas znaczenie i pozwalamy temu działać w naszym życiu, bo to dopiero pozwala nam taką informację zwrotną, kim my jesteśmy i gdzie jesteśmy, jak na to reagujemy. Jeżeli pewne sytuacje wywierały na mnie reakcję, a teraz już taka sama analogiczna sytuacja tej reakcji nie wywołuje, to nie znaczy, że coś stało się złego, tylko to jest punkt odniesienia. Kiedyś reagowałem tak, teraz już tak nie reaguję. Zmieniłem się. I ludzie często boją się również samego faktu zmiany. Boją się zmieniać poglądy. I to jest niesamowicie zabawne, bo z jednej strony cenimy tak, nie, ja jestem twardy, jak mówię, tak przy tym zostaję, ja tutaj nie rzucam słów na wiatr, ja jestem człowiek konkretny, ja nie zmieniam tutaj poglądów, powiedziałem, zostaję tak, tak uważam. I wiecie co, czasami to jest okej, ale czasami jest w tym pusta upartość, pusta duma, ego, albo trzymanie się jakichś sztywnych wytycznych, sztywnych zasad, które sobie sami wytyczamy, albo które z jakiegoś poziomu nauk rozwoju duchowego wydaje nam się, że to jest słuszne, tak napisali w tej książce, tak ten mistrz duchowy powiedział, więc ja uczynię z tego swoją zasadę i tego się trzymam. Ja uważam, że to jest bardzo zgubne. Zgubne w sensie niezmienianie zdania. Ponieważ to jest takie okopanie się, to jest stagnacja, to jest zastygnięcie, które jest automatycznie pozbawione możliwości rozwoju, pozbawione progresu. Nie bójcie się zmieniać zdanie. Ja niechętnie, bardzo niechętnie, opornie, ale zdanie zmieniam. Czasami, na przykład zbierając doświadczenia z różnych źródeł wiedzy, jakaś seria książek czy coś w tym stylu, coś może być dla nas ok na pewnym etapie, ale później okazuje się, że to był ślepy zaułek. Albo że to jest niewystarczające, że w istocie źródło, które niegdyś podziwialiśmy, okazuje się za wąskie i teraz mamy kontekst, by zrozumieć, że nie muszę pozostawać w tym wąskim źródle, nie muszę się trzymać kurczowo tylko jednego, tylko mogę iść dalej. I zmiana jest po prostu dynamiką, zmiana jest naturą wszystkiego. I można powiedzieć, że w istnieniu wszechświata jedyną stałą jest właśnie zmienna. Pozwólmy sobie na tą zmianę, pozwólmy, by wszystko płynęło i jednocześnie pozwólmy sobie na dystans względem naszego doświadczenia. Na koniec bardzo, ale to bardzo ważna informacja, która chciałbym, abyście stosowali ją w swoim życiu, kiedy będziecie potrzebować wyjść z sytuacji, która jest trudna. Bo często mam do czynienia naprawdę z trudnymi sytuacjami u ludzi
I czuję coś takiego, że chciałem im pomóc, tylko że to, wiecie, to nie jest tak, że zrobi się komuś jedno oczyszczanie i jakieś jedno oczyszczanie naprawi całe lata zaniedbywanych jakichś relacji, konfliktów i tak dalej. No, nie ma chyba czegoś takiego jak taka cudowna pigułka, którą zażywamy i ona naprawia nam życie, naprawia finanse, relacje, zdrowie i wszystko w jednej chwili. Chciałbym raczej powiedzieć o czymś takim, że o ile z naszego wąskiego punktu widzenia, jako ja konkretny człowiek, może się wydawać, że życie się nam przytrafia, że jesteśmy tylko czymś małym w chaosie, w szalejącej burzy wszystkiego i różne losowe wydarzenia na mnie oddziaływują, że to jest coś niezależne ode mnie. Oczywiście ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale o to chodzi w tym doświadczeniu, że taka ma być pozorność. Pozorność tego oddzielenia, pozorność doświadczenia świata jako czegoś niezależnego od nas, a nie jako naszej projekcji. I może się wydawać, że nie mam nad tym kontroli. Okej. Może się wydawać, że nie mam kontroli również nad tym, co czuję. No bo kiedy w życiu jest źle, no to pojawia się niezadowolenie, smutek. Również to rozumiem. Ja czasami też się złoszczę, czasami też się smucę, oczywiście. Natomiast jest inna rzecz, i tu już w ogóle nawet abstrahuję od duchowości. To jest rzecz na poziomie czysto psychologicznym. Nie masz kontroli nad tym doświadczeniem, nie masz kontroli nad swoimi emocjami, ale masz kontrolę nad swoją interpretacją danej rzeczy. I ja tutaj zawsze mówię o takim porównaniu, że wyobraźmy sobie dwójkę ludzi, którzy stoją w jakimś błocie, w jakiejś gnojówie, stoją po pas. I jeden będzie smucił, że wrzucili nas tutaj, źli ludzie zmanipulowali, oszukali, wrzucili mnie tutaj, stoję w tej brei, jest paskudnie, śmierdzi, nic się nie da zrobić, kto mi pomoże, co ja zrobię i w ogóle dramat. Rozumiem go. Drugi człowiek jest dokładnie w takiej samej sytuacji. Sytuacja się nie zmienia, ale ten człowiek, chociaż jest w tej sytuacji, on nie będzie patrzył, w jakim brudzie stoi, tylko on podniesie głowę i popatrzy na niebo. Popatrzy na niebo, popatrzy na chmurki, popatrzy na ptaszka, na motylka, na drzewa w oddali. I wiecie co? Nie zmienia się jakby jego sytuacja. Nie mówię, że on wychodzi z tej sytuacji. On dalej w niej jest, ale wybiera, jak ją przechodzi. Wybiera, jak ją znosi. Można być w tym brudzie, w tym syfie i jeszcze się w tym taplać, o jak bardzo źle jest, ale to taplanie powoduje tylko jeszcze bardziej zatapianie się, a ten stoi spokojnie, ten drugi, i on wybiera, że poświęca swoją uwagę i emocje na coś innego. On patrzy na piękno, powiedzmy, świata. No, jak możesz podziwiać piękno świata, jak tutaj stoimy w błocie, w gnojówie? Ano mogę. Dlaczego? Że ja to wybieram. Jeżeli nie mogę, nie mam możliwości, by zmienić sytuację w jednej chwili, nie mam, powiedzmy, możliwości, żeby wyjść, bo w każdym kierunku bezkres tego błota, w którym się stoi, no to skoro nie mam jakby wyjścia, no to przynajmniej, skoro już tu jestem, to nie będę sobie jeszcze dokładał cierpień, nie będę się biczował, o jak źle jest, tylko wybieram, co zrobię ze swoimi emocjami. Czy pozwolę, by rozpacz mnie zjadała i będę ją karmił, czy wybiorę to, na co kieruję uwagę. Chodzi o to, że nawet jak nie mamy wpływu na doświadczenie czy emocje, pozornie nie mamy wpływu, to mamy jak najbardziej wpływ z poziomu nawet psychologicznego na interpretację rzeczy, w których się, które są naszą właśnie tą sytuacją. Mamy wpływ na interpretację. I ktoś może pomyśleć, że to jest ucieczka, że to jest pasywność, że ten, który się tapla, może znajdzie rozwiązanie. Nie. On utonie. Natomiast tu już zostawiamy poziom psychologiczny, tu wchodzimy już w poziom energetyczny. Natomiast ten, który wybierze, bo każdy z nas ma moc wyboru. Życie nie jest przypadkowością. My wybieramy, co jest naszą prawdą. Prawda nie jest obiektywna. Są różne zestawy doświadczeń, ale my wybieramy,
interpretację tego doświadczenia, a ta interpretacja przekłada się na naszą właśnie prawdę, ponieważ wybieramy, jaka nasza energia będzie w to załadowana. Czy energia spokoju, czy energia stresu. Jeżeli ja wybieram piękno, nawet gdy otacza mnie brud, to automatycznie kieruję na to swoją uwagę, kieruję na to swoją emocję, a tym samym płynie za tym moja energia. Uwaga, emocje, energia. Wybieram piękno, wybieram spokój, wybieram ład, wybieram czystość. Na to się otwieram. To jakby do siebie wpuszczam. To jest moja interpretacja rzeczywistości. I potencjały z tej strony będą się częściej otwierać w mojej przestrzeni. I kiedy potencjał zaistnieje, wtedy pojawia się możliwość podjęcia działania, bo ja nie mówię, że trzeba siedzieć i nic nie robić i się nasze życie zmieni na lepsze. Ja mówię, że należy odpowiednio się ukierunkować, ale nie działać, tylko dopiero kiedy puk, puk, kiedy zapuka do naszych drzwi rozwiązanie, my mu wtedy otwieramy. My nie musimy działać, nie medytuj, podejmij akcję, ty działaj, wyjdź coś, zrób coś. Nie, bo to jest działanie z wnętrza. To jest działanie z poziomu, ja myślę, co trzeba zrobić. Ja próbuję zyskać kontrolę, ja próbuję kontrolować doświadczenie i się szamotam. Można czasami wyjść ze sprawy na tym poziomie, ale nie uważam, by to było najlepsze rozwiązanie. Jest jakieś, ale na pewno nie najlepsze. Ja proponuję pozwolenie, by rozwiązanie przyszło i przychodzi. Nasza działalność to przede wszystkim rozpoznanie tego, otwieranie temu drzwi i kiedy otworzymy drzwi, zapraszamy. Wtedy to wchodzi. Wchodzi do naszego życia. I mówię o tym z taką dość dużą pewnością siebie, ponieważ ja to przerabiałem. Przerabiałem to wielokrotnie. To nie jest jakaś mądrość z jakiejś księgi czy powtarzanie za kimś. To są stuprocentowo moje doświadczenia z mojego życia. Nie będę teraz opowiadał o mojej drodze, bo mówiłem o tym w różnych wywiadach albo w materiale Niech się dzieje tutaj na kanale, ale po prostu ja wiem, że to tak się dzieje, przynajmniej w moim życiu, to działa, dokładnie w taki, a nie inny sposób. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli czujecie, że nie macie kontroli nad tym, co dzieje się w waszym życiu, to przyjmijcie kontrolę nad interpretacją. Nie możesz zmienić sytuacji, bo się kłócisz ze swoją nastoletnią córką codziennie? Okej. Nie zmienisz tego, ale zmień interpretację sytuacji. Nie patrz na to jako na tragedię. Zmień interpretację, zmieni się twoja uwaga, zmienią się twoje emocje, zmieni się twoja energia, która podąża za emocjami i uwagą, zmieni się ogólnie potencjał energetyczny i otworzą się przestrzenie zupełnie z innymi opcjami. I kiedy się one otwierają, my po prostu je rozpoznajemy, sięgamy po nie, wpuszczamy, zapraszamy do naszego życia i czynimy je naszą prawdą, ponieważ my wybieramy. I bądźmy taką fajną materią, która nie musi być jak kamień w rzece, który jest piłowany przez ten nurt wody cały czas, tylko bądźmy właśnie jak ta woda, która swobodnie przepływa przez te wszystkie meandry i nie napotyka na żadne skały czy trudności, bo jeżeli napotyka, to tylko ładnie się prześlizgnie i płynie dalej. Dobrze. Chciałbym, żeby taki ogólny wydźwięk z tego materiału był po prostu, że to my mamy kontrolę nad wszystkim. W ten czy inny sposób. Nawet jeżeli jesteśmy tutaj graczem w grze, i tak mamy kontrolę nad całością. Ale nawet w tym naszym wąskim ujęciu, kiedy wydaje się, że rzeczy są poza naszą kontrolą, my i tak tą kontrolę mamy. Już nawet abstrahując od duchowości, ale nawet z tego zwykłego poziomu psychologicznego, mamy kontrolę nad interpretacją rzeczy. A ta interpretacja, sam fakt interpretacji, nawet jak dana rzecz jest... Dana rzecz się nie zmienia, zmienia się tylko nasza interpretacja, to zmienia się w zasadzie cały nasz świat. Tak samo jak ze śmiercią kogoś bliskiego. Śmierć kogoś bliskiego może być tragedią, ale potem śmierć kogoś również bliskiego nagle okazuje się, że
nic nie czujemy. I czy to coś złego? Nie. To znaczy, że poszliśmy dalej, że pozwoliliśmy sobie na zmianę, że się rozwinęliśmy, nie zostaliśmy. To jest bardzo pozytywna informacja zwrotna, bo pokazująca, że idziemy. Idziemy, rozwijamy się, zwiększa się nasz dystans do iluzji. Bo tylko to jest. Tym właśnie jest nasze życie, iluzją. Więc dystans względem iluzji to kolejny krok do wyjścia z iluzji, do wyjścia z gry. A chyba, skoro jesteście tutaj na tym kanale, to chyba tego właśnie chcecie. Tyle w tym materiale. Trzymajcie się, do następnego i cześć!